Halleluja. Pierwsze pytanie do Ciebie. Wstałeś rano, obudziłeś się. Obudziłaś się. Czy jesteś wdzięczny, wdzięczna Bogu, że Bóg ze swojej łaskawości i dobroci pozwolił Ci się obudzić? Bo wszystko, co mamy, jest Bożą łaską. Jest Jego miłosierdziem i dobrocią w kierunku nas, ludzi. Czy jesteś wdzięczny, wdzięczna Bogu, że mogłaś otworzyć oczy i zobaczyć to, co zobaczyłaś, że możesz teraz oglądać ten film, który nagrałem, też z łaski Bożej i z Jego dobroci i miłosierdzia, by błogosławić tych, którzy chcą więcej Boga, więcej Bożych rzeczy. Bo wiecie, każdy z nas ma talenty. Każdy z nas jest obdarowany przez Boga jakimiś talentami. Każdy z nas, jeśli ty myślisz, że nie masz talentów, to okłamujesz samego siebie. Każdy z nas ma talent, by błogosławić nim innych. Nawet to, że do kogoś w sklepie się uśmiechniesz, do pani ekspedientki, uśmiechniesz się i powiesz: życzę miłego dnia. Możesz zmienić jej cały dzień. Możesz zmienić jej całe nastawienie, dlatego że przyszła do pracy zmęczona. Już z samego rana przyszła zmęczona, bo nie wypoczęła. I znowu musi patrzeć na te twarze niezadowolonych klientów. A ty podchodzisz do tej pani ekspedientki i mówisz z uśmiechem: dziękuję, życzę pani miłego dnia. I możesz zmienić jej cały dzień. I już wpłynąłeś pozytywnie na kogoś i błogosławiłeś kogoś normalnym uśmiechem. To też może być talent, który błogosławi innych. Chciałbym z wami dzisiaj porozmawiać, bardziej nie porozmawiać, tylko powiedzieć wam coś bardzo ważnego, jak zwykle coś bardzo ważnego, co może zbudować was, błogosławić, ale również napomnieć i skarcić, bo wiecie, że Pan Bóg tych, których kocha, tych, których miłuje, tych również karci i ćwiczy nas, byśmy byli uczestnikami Jego świętości. Halleluja. Byśmy byli uczestnikami Jego uświęcenia. Chwała Jezusowi. Chwała Jezusowi za wszystko, co nam daje. Chwała Jezusowi za chleb, który możesz włożyć do swoich ust. Chwała Jezusowi, halleluja, za oddech. Wielu z nas przechodzi różne doświadczenia, różne cierpienia, które są jak po prostu lina zaczepiona za nogę. I nieraz się czujemy, jakby nas pociąg pociągnął z tyłu za sobą, po torach. Tak nas życie po prostu nie rozpieściło, tylko poturbowało. I każdy z nas oczekuje wsparcia. Każdy z nas oczekuje, że ktoś przyjdzie i nas podniesie. Z tych torów życia, z tego poturbowania. Ale jest coraz mniej takich ludzi, którzy przychodzą i Cię podnoszą. Jest coraz więcej w tak zwanych, w cudzysłowie, ludzi, którzy patrzą na Ciebie i nagrywają filmik, niż tych, którzy podają Ci rękę i Ci podnoszą. I dają Ci siłę, byś mógł wstać. Poruszę kilka kwestii, które będą dla Ciebie błogosławieństwem. Będą dla Ciebie drogocenną perłą Bożą, która może zmienić Twoje życie w stosunku i relacji do Boga i w stosunku do relacji z ludźmi, których Bóg stworzył na swój obraz i podobieństwo. Pan powiedział taką rzecz. Pan Jezus, kiedy otaczali Go faryzeusze, otaczali Go uczeni w piśmie, otaczali Go prostaczkowie, otaczali Go pijacy, prostytutki, grzesznicy, celnicy, wszyscy ci, którzy byli z marginesu społecznego, którzy byli odrzuceni przez społeczeństwo, otaczali Go trędowaci, uzdrowieni. Pan Jezus chodził tam, gdzie nikt nie chciał iść. Pan chodził do tych, którzy byli odrzuceni przez społeczeństwo z różnych powodów. Uzdrawiał ich, podnosił ich, zachęcał, wybaczał im ich grzechy i wszystkie upadki. I uczył nas w ten sposób, jak być Jego uczniem. Jak mamy postępować, by być Jego uczniem. Prostytutka pewnego dnia, kiedy Jezus nauczał w domu, przyszła do Niego prostytutka i upadła przed Nim, zaczęła płakać.
bo czuła się grzeszna w obecności Pana, w obecności Jego świętości. I łzy leciały Jezusowi na stopy, bo uniżyła się tak, że całowała Jego stopy i łzami oblewała Jego stopy i wycierała swoimi włosami te łzy. I Pan przez Ducha swego, halleluja, badał serca ludzkie i również widział myśli ludzi. I wiedział już, co ludzie myślą o tej kobiecie, że ją potępiają. I teraz, za co oni ją potępiali? Za to, co robiła. Za to, że była prostytutką. Każdy wiedział i znał ją, że stała na ulicach i sprzedawała się. Sprzedawała swoje ciało. Ci najbardziej religijni mieli ją w pogardzie. Ale często używali, korzystali z usług. Nie wszyscy, oczywiście, że nie wszyscy. Gdzieś tam pokątnie, po ciemku, w nocy. A oni ją potępiali. I Pan Jezus znał ich myśli. I powiedział, jak myślicie, komu, kto bardziej miłuje? Ten, komu dużo wybaczono, czy ten, komu mało wybaczono? I oni mówią, no ten, komu wiele wybaczono, kocha bardziej. No właśnie, wdzięczność. Wdzięczność za to, co Pan dla ciebie, dla mnie zrobił. Jest głębsza, jeżeli wybaczono tobie więcej. I Pan jej wybaczył. Ona przyszła w skrusze, w uniżenie przed Panem. Ona żałowała w ten sposób, że jej życie wyglądało tak, a nie inaczej. Ale ludzie dookoła nie rozumieli jej pozycji, w jakiej ona się znalazła, jej stanu, w jakim ona się znalazła w życiu. Że to ją przymusiło do tego, żeby ona po prostu sprzedawała swoje ciało, by zdobyć pieniądze. Może mąż ją zostawił. W tamtych czasach było ciężko kobietom, które nie miały męża. I dzisiaj również wielu kobietom jest ciężko, które nie mają męża, bo mąż ją zostawił z dziećmi. I ona teraz próbuje za wszelką cenę zdobyć pożywienie dla dzieci, zdobyć pokarm, zdobyć edukację dla tych dzieci. Sama. Walcząc. I dookoła są tacy właśnie faryzeusze, którzy ją potępiają za to, co się stało w jej życiu. I wracam do tej kobiety. Jezus jej wybaczył. Jezus jej odpuścił. Jezus jej nie potępił. I wiecie co? Ona wyszła z tego domu później radosna i szczęśliwa. Wierzę, że wyszła radosna i szczęśliwa, bo on ją uwolnił od poczucia winy. Również ją uwolnił od tego, żeby ona znowu szła na ulicę i sprzedawała się. Bo powiedział, idź i nie grzesz więcej. To powiedział w innym miejscu. I wierzę, że każdemu tak powiedział, idź i nie grzesz więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Została uwolniona. Ale wiecie co? W umysłach tych faryzeuszy ona nie została uwolniona. W umysłach tych faryzeuszy, tych religijnych maniaków, tych zaczeciewionych pryków, w ich umysłach ona nadal była potępiana, bo w nich nie ma przebaczenia. Oni nie przebaczyli jej. Chrystus już na nią patrzył przez pryzmat przyszłości, a nie przez pryzmat przeszłości. Już nie patrzył na jej życie przez pryzmat tego, co ona robiła. On patrzy na pryzmat, przez pryzmat przyszłości, co ona może jeszcze zrobić dla Pana. Przez to, że zostało jej wybaczone, że ona umiłowała Pana w tym momencie. A oni patrzą nadal przez pryzmat jej przeszłości, na jej status. Ale są też tacy, którzy powiedzą, o, to jest ta kobieta, która się sprzedawała. Zobaczcie, jak to dobrze się prowadzi. Pan ją uwolnił. Chwała Jezusowi za to. Halleluja. Więc ten, któremu najwięcej wybaczono, najwięcej miłuje. Ten, któremu mało wybaczono, miłuje mniej. Takie są realia. Dlatego wiele razy my możemy się złapać na tym, że jakiś brat, jakaś siostra po prostu miała jakąś przeszłość. Nawet odpadła od Pana, odeszła do świata, później wróciła do kościoła i patrzymy na nią przez pryzmat tego, co zrobiła, czy zrobił.
nie patrzymy na to, że ta kobieta, czy ten mężczyzna, ten brat, czy ta siostra mogła prosić Pana o wybaczenie, że mogła w modlitwie przyjść do stóp Jezusa, modlić się w płaczu, w uniżeniu, zasmarkana, zasmarkany. Może dni, może tygodnie płakała, bo czuła się winna tego, co się stało. Czy Chrystus je wybaczył? Czy Chrystus jemu wybaczył? Jeżeli prawdziwie pokutowała, jeżeli prawdziwie pokutował i odwrócił się od swojego grzechu i od swojego występku, Jezus wybaczył. Ale my jesteśmy bardziej sprawiedliwi, my jesteśmy bardziej święci od Jezusa. My nie wybaczymy. My cały czas trzymamy ten kamień w ręku, nie puszczamy. Kiedy Pan powiedział, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. My trzymamy ten kamień twardo w ręku. Mało tego, mamy cały plecak kamieni, żeby ukamieniować każdego, kto zgrzeszy, kto się potknie. Ci powiem, że jeżeli nazbierałeś kamieni w swoim plecaku, by kamieniować swoim jęzorem każdego, kto zgrzeszył, każdego, kto upadł, to powiem Ci, te kamienie spadną na Ciebie. Te kamienie przygotowałeś dla samego siebie. I ten kamień, który trzymasz w ręku, ukamieniuje Ciebie. Czym jest miłość do niewidzialnego Boga? Kochany nasz brat Jan powiedział zniesienia Ducha Świętego. Jeżeli Ty nie kochasz bliźniego, którego widzisz, nie kłam wbrew prawdzie, że Ty kochasz Boga, którego nie widzisz. Jak wielu z nas mówi, kocham Boga, kocham Boga, kocham Boga, a nie jesteśmy w stanie wybaczyć i zapomnieć bliźniemu to, co zrobił nam, to, co zrobił innym. On przychodzi na społeczność, on przychodzi na spotkania, on przychodzi na grupy, gdzie się spotykają tak zwani wierzący, bo wierzący to nie jest ten, który zgadza się z tym, że Bóg istnieje. Wierzący to nie jest ten, który mówi, że jestem wierzący. Prawdziwego wierzącego można poznać po tym, że przestrzega przykazań Jezusa Chrystusa. A Jezus dał nam jedno przykazanie, które streszcza się jakby w dwóch. Będziesz kochał swojego Boga z całych sił swoich, z całego serca swego, bliźniego swego jak siebie samego. W tych dwóch wypełnia się cały zakon i prorocy. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego, halleluja. To jest królewskie prawo, to jest prawo Jezusa Chrystusa. Jeżeli Ty przestrzegasz tego prawa, miłujesz Chrystusa, bo Jezus Chrystus tam powiedział w tym miejscu właśnie, w liście Jana. Teraz bym otwierał, ale to będzie filmik na godzinę i znowu nie będzie Ci się chciało w ogóle słuchać godzinnego filmiku, bo powiesz, że nie masz na to czasu. Masz czas na inne rzeczy, które są w ogóle niezwiązane z Bogiem. Więc co o czym mówiłem? Bo się zgubiłem. Więc mówimy, że miłujemy niewidzialnego Boga, a nie miłujemy bliźniego, którego widzimy. Tak jest. Tacy jesteśmy. Jesteśmy faryzeusze. Jesteśmy szybcy do osądzania, ale nie szybcy do wybaczenia, do zapomnienia. Musimy uczyć się od Boga. Musimy uczyć się od Chrystusa Jezusa. Jeżeli dzisiaj byś stanął przed Jezusem, słuchaj mnie uważnie, kobieto, mężczyzno, ty, który uważasz się za wierzącego, nieważne kim jesteś. Pytam się ciebie, czy jesteś bez grzechu? Czy nie popełniasz błędów? Czy nie upadasz? Czy nie potykasz się w swoim życiu? Pytam się ciebie, odpowiedz sobie na to pytanie, teraz, szczerze. Bo ja wiem, jaka jest odpowiedź. Tak, upadam. Jestem winny. Jestem grzeszny, jestem grzeszna. Popełniam błędy. Upadam i grzeszę. Grzeszę swoim jęzorem, grzeszę swoim językiem ciała. Ktoś przychodzi, jesteśmy w pracy, jakaś koleżanka przychodzi, zaczyna rozmawiać, a my do swojej koleżanki robimy coś takiego. To jest język ciała, który też jest grzechem. Bo to jest pogarda. Pogardzasz swoim bliźnim. Więc mów, jesteś bez grzechu? Nie jesteśmy bez grzechu, jesteśmy wszyscy winni i potrzebujemy Zbawiciela, potrzebujemy tego, który nas oczyści, uświęci. Więc teraz słuchaj, jeżeli zgrzeszysz,
jesteś w grzechu i przychodzisz przed oblicze Boga, by przeprosić Go za grzech, czego oczekujesz? Potępienia czy przebaczenia? Potępienia czy oczyszczenia? Oczywiście, że potrzebujesz oczyszczenia i uwolnienia od tego grzechu. Przebaczenia potrzebujesz, potrzebujemy. Więc kiedy bliźni przychodzi do ciebie, czy bliźni po prostu jest na linii twojego wzroku i popełni jakiś grzech, wiesz czego on oczekuje od wszystkich? On oczekuje tego samego od ciebie, co od Boga, przebaczenia, wyrozumiałości i zapomnienia tego, co się stało, jeżeli prawdziwie pokutował. Ale nie, my jesteśmy bardziej sprawiedliwi i bardziej święci niż Bóg, prawda? Nie wiesz, co między Nim a Bogiem jest. Słowo Boże mówi, kimże jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy on stoi, czy upada, jest to sprawa jego Pana. Bo Pan ma moc go podnieść. I go podniesie, jeżeli będzie pokutował od swojego grzechu. Czemu my wierzący chrześcijanie, jesteśmy jedyną armią na ziemi, która dobija swoich rannych? Przecież Chrystus nas uczy przez całe słowo miłosierdzia i przebaczenia. Tak jak wam Chrystus wybaczył, tak i wy przebaczajcie sobie nawzajem. Wybaczajcie sobie nawzajem. Czy Chrystus nie wybaczył ci wszystkich grzechów? Czy ty, kiedy zgrzeszy, nie oczekujesz od Chrystusa przebaczenia? Może już jesteś na tyle sprawiedliwy i na tyle święty, że już nie potrzebujesz żadnego przebaczenia. Że nosisz tak już głowę w chmurach, że po wszystkich już depczesz. Masz przykro to mówić, bo czuję normalnie smutek w sercu, że są tacy ludzie w kościołach, w zgromadzeniach, którzy gardzą bliźnim tylko dlatego, że mu się noga powinęła, tylko dlatego, że zgrzeszył, ma jakąś słabość. Zamiast go podnieść, zachęcić, przyprowadzić go przed oblicze Pana w modlitwie. Przyszła grzesznica jedna. O, przyszedł ten grzesznik, zobacz, grzesznik jeden. Ale on przyszedł się uniżyć przed Panem. On przyszedł szukać miłosierdzia u Pana, ale u ciebie już nie znajdzie miłosierdzia. Bo ty już jesteś święty, ty już jesteś święta, prawda? U ciebie już nie znajdzie miłosierdzia, u ciebie znajdzie tylko pogardę. Nie jesteś wierzący, zaparłeś się Chrystusa, jeżeli tak robisz. Zaparłeś się Chrystusa. Chrystus nie ma nic z tobą wspólnego. Odchodzi od ciebie. I kiedy będziesz szukał Jego miłosierdzia, On ci nie da, bo powiedziane jest, że sąd odbywa się bez miłosierdzia nad tymi, którzy nie okazują miłosierdzia. Chcesz być w miejscu potępienia? Potępiaj innych. Chcesz być w miejscu miłosierdzia? Przebaczenia Bożego? Przebaczaj innym. Sytuacja, jest jakiś brat, jakaś siostra, jakiś bliźni w twoim otoczeniu wierzących, który zgrzeszył, który upadł, który szuka przebaczenia, który szuka akceptacji po tym, co zrobił, po swoim upadku. Ale ty nadal patrzysz przez pryzmat jego przeszłości, tego, co on zrobił. On już przepraszał Pana, on się uniżył, on płakał i smarkał przed Panem. I Pan mu wybaczył, Pan go objął swoimi ramionami i powiedział, wybaczyłem ci, synu, idź i nie grzesz więcej. Idzie do społeczności, do zboru, a wy go potępiacie dlatego, że patrzycie przez pryzmat tego, co zrobił, a nie przez pryzmat, jak Pan na niego patrzy, że w nim widzi nadal potencjał uświęcenia. I teraz wyobraź sobie taki obraz, taką sytuację, że czas szybko ucieka, 19 minut, nie, dopiero zacząłem. Stoi Pan i ty. I stoi ten brat, który zgrzeszył, który grzeszy, który upada, który cały czas się potyka, ale się podnosi, potyka, podnosi się, potyka się, podnosi. Próbuje jechać na tym rowerze swojego życia. I próbuje jechać na tym rowerze i chce, żeby ktoś go popchnął na tym rowerze, żeby on mógł polecieć z tej górki razem z Panem. Ale ty mu wkładasz kija w szprychy. Więc stoisz ty z Panem. Razem stoicie, ramię w ramię. Przychodzi ten brat i widzicie go, jak się modli do Pana. I modli się do Pana. Panie, wybacz mi, znowu zgrzeszyłem, znowu upadłem. Proszę Cię, przebacz mi. Przebacz mi mój grzech, bo znowu upadłem.
znowu okazałem się słaby. Wybacz mi. I teraz Pan, w tym obrazie, który ty widzisz, zwraca się ku tobie i mówi, wybaczamy mu czy nie? Co ty mówisz? Co ty byś powiedział w obliczu Pana? To, co mówisz, kiedy Pana nie ma? Grzesznik jeden. Znowu zgrzeszył, znowu upadł. Czy byś powiedział, czy byś zagrał? Zaaktorzyłbyś przy Panu i powiedział, oczywiście, Panie, wybaczamy mu. Oczywiście, Panie, ty jesteś miłosiernym Bogiem, wybaczamy mu. Boś Chrystus jest cały czas. Chrystus patrzy na ciebie. Patrzy na twoją postawę. Postawę twojego serca. Jakim jesteś względem braci i bliźnich. I że jesteś bez miłosierdzia, nie otrzymasz miłosierdzia. Bóg nie ma względu na osobę i nie da się naśmiewać z siebie. Ty myślisz, że ominiesz? Sprawiedliwy sąd Boży? Łotr na krzyżu. Dwóch gości po prawej i po lewej stronie, Pan po środku. Wiszą na krzyżu. Pan najbardziej zmasakrowany, zakrwawiony. I dwóch łotrów. Pytanie jest, kto powiesił tych wszystkich ludzi na tym krzyżu, na tych krzyżach? Kto? Ludzie. Ludzie powiesili ich wszystkich. Trzech. W tym Pana oczywiście. Za co? Za tak zwane grzechy. Jezusa powiesili, bo stwierdzili, że on jest winny, chociaż nie był winny. Tamtych łotrów powiesili za coś, co zrobili, co było złe w oczach całego społeczeństwa. Jak wiemy, Rzymianie wieszali na krzyżach. Więc może to byli jacyś rebelianci, może to byli jacyś ludzie, którzy zabili w jakiejś rebelii Rzymianina czy coś. Czy nie wiem, może się sprzeciwili rzymskim władzom czy coś. Może zgrzeszyli, nie wiem, może zrobili jakiś grzech. Może cudzołożyli, nie wiem. Po prostu jakiś grzech i skazał na to. Bo wykroczyli poza ramy ludzkiego spostrzegania i po prostu zostali powieszeni na krzyżu przez ludzi. To jest moje pytanie. Ten łotr, który zrozumiał, kim jest Jezus Chrystus, że jest Synem Bożym, że jest Mesjaszem, że jest Zbawicielem, że idzie do nieba, do swojego Ojca, mówi, Panie, jeśli będziesz u swojego Ojca, proszę Cię, wspomnij na mnie. I Pan mu dał obietnicę, jeszcze dzisiaj będzie ze mną w raju. Pan nie kłamie. Tak się stało. Moje pytanie jest jeszcze raz. Kto go powiesił na tym krzyżu? Czy Pan Jezus go powiesił na tym krzyżu, czy ludzie go powiesili na tym krzyżu? Ludzie go powiesili na tym krzyżu za jego grzechy. On zapłacił karę za swój grzech. Ale to nie Jezus go powiesił na krzyżu. Jezus go uwolnił. Jezus go zbawił. Jezus go oczyścił. Wybaczył mu. Mimo tego, że już wisiał przybity do krzyża. I teraz ile razy ty swoim jęzorem krzyżujesz swoich bliźnich i swoich braci, gdzie Pan już dawno im wybaczył, a ty jeszcze trzymasz ich na krzyżu potępienia przez swoją pogardę i swoją pychę, brak miłosierdzia. Szymon marnotrawny. To sama historia. Dwóch synów. Po połowie dostali dziedzictwo od ojca. Jeden mówi, Panie, ojcze, daj mi moją połowę, która do mnie należy, ja po prostu sobie pójdę. Ojciec dał mu kasę, to co do niego należało, cały ten jego majątek. I poszedł na prostytutki, robił to, co się nie godzi. Przepił wszystko, stracił wszystko. Grzeszył. Przepił wszystko, cały swój majątek, który należał do niego, całe swoje dziedzictwo. Ale w tym czasie jego brat, drugi brat, pracował u ojca. Pracował u ojca. Wtedy ten syn marnotrawny, kiedy już żarł z koryta ze świniami, bo już tak go przycisnęło, stracił wszystko, już nikt go nie szanował. Upadł tak nisko, że stał się, nie wiem, może alkoholikiem czy coś. Że stał się po prostu tym marginesem społecznym. Marginesem społecznym. To jest bez grzechu, nie rzuci pierwszy kamień. Marginesem społecznym. My myślimy, że jeżeli my nie jesteśmy z marginesu społecznego, to jesteśmy bardziej sprawiedliwi, prawda? Jesteśmy bardziej czyści.
jak ten faryzeusz w świątyni i ten celnik, który się bił w piersi, mówi: Panie, wybacz mi, mi grzesznemu, wybacz mi grzesznemu. Może płakał i szlochał. A ten faryzeusz mówi: nie chcę być taki jak on, Panie. Cieszę się, że nie jestem taki jak on. I oboje wyszli ze świątyni z tą samą myślą, że zostało im wybaczone. Ten celnik wyszedł i mówi: mi zostało wybaczone, mi zostało wybaczone, bo jestem tak sprawiedliwy, że normalnie mam głowę w chmurach. A ten celnik nadal prawdopodobnie bił się w pierś, wychodząc, i jeszcze miał zakatarzony nos od płaczu. I co? Dwóch wyszło, dwóch weszło do świątyni w tym samym celu, by im zostało wybaczone. I dwóch wyszło też ze świątyni, myśląc, że im zostało wybaczone. Ale jeden nie zostało mu wybaczone. Wiecie dlaczego? Bo nie było w nim miłosierdzia. Nie było w nim przebaczenia. Była w nim tylko pogarda. Więc przychodzi ten syn marnotrawny z powrotem do ojca. Ojciec go wypatruje. Widzi go. Narzuca na niego płaszcz. Daje mu pierścień na pierścień swój. Na rękę. Daje mu sandały. I co później? Ten starszy brat przychodzi, ten drugi brat, i mówi: Ojcze, całe życie ci służyłem, nie przekroczyłem ani jednego twojego przykazania. Wtedy ojciec by mógł powiedzieć tak do tego syna, do tego drugiego syna: wiesz co, synu? Ten syn, który teraz przyszedł do mnie, on zginął, ale teraz go odzyskałem. I on zawsze rozumiał, że jestem jego ojcem. I dlatego przyszedł, bo rozumiał, że jestem ojcem. Ty natomiast, synu, traktowałeś mnie jak pana. Ty mi tylko służyłeś. Bo ty chciałeś mi się przypodobać, ale tak naprawdę nie poznałeś mojego serca, ojcowskiego serca. Nie poznałeś tego, że ja miłuję, że ja wybaczam, że jestem litościwy. Ty pracowałeś u mnie, jak u pana, na roli, jak legalista. Jak ten, który przestrzega prawa. Ale ten syn uniżył się przede mną. Ten syn zrozumiał, że jestem miłosiernym ojcem, że go kocham. Ale ty, synu, nigdy nie zrozumiałeś mojej miłości. Bo ty chciałeś zawsze zapracować na moją miłość. A na moją miłość nie da się zapracować. Bo ja kocham, dlatego że jesteś moim synem. A nie kocham cię, dlatego że ty zapracowujesz się na moją miłość. Na moją miłość nie można sobie zapracować. Na Bożą miłość ty nie możesz sobie zapracować. On po prostu jest miłością. Tylko on da błogosławieństwo i łaskę i miłosierdzie tym, którzy błogosławią, są miłosierni i dają łaskę. To, co człowiek sieje, to i zbierać będzie. Innej opcji nie ma. Ten jeden syn to był sługa, który potępiał syna. Syn, który stał się sługą potępiającym syna. Miłość zakrywa grzechy, miłość przykrywa grzechy. Miłość uzdrawia tego, który jest poharatany, tak jak mówiłem. Ten, który został pociągnięty przez życie, jak przez torowisko. Miłość przykrywa, miłość uzdrawia, miłość podnosi, zachęca, żeby ten człowiek powstał znowu. A nie dobija swoim jęzorem i gadacie. Plotkujecie na czyjś temat, plotkujecie na temat jakiejś siostry czy brata, bo mu się noga powinęła. Bo może mąż czy żona go zostawiła, odeszła od niego. Nie macie pojęcia, w jakich sytuacjach, w jakich okolicznościach ludzie się znajdują, że po prostu idą na takie coś. Jak bardzo są związani przez jakieś zniewolenie, grzech. Miłość naprawia uszkodzenia. Co to robił Chrystus? I mówimy, ktoś się rozwiódł, małżeństwo się rozpadło, tragedia się stała, siostra przychodzi do kościoła po tej tragedii, po tym wszystkim. A my, faryzeusze, ja już jestem w małżeństwie 35 lat, w jednym związku. No zobacz na to. Zgrzeszyła. Ja jestem w małżeństwie 40 lat. O, znowu śmierdzi od niego wódką. Ja alkoholu do ust nie przykładam już 15 lat. Faryzeusze,
sąd bez miłosierdzia dla tych, którzy nie okazują miłosierdzia. Jeżeli ty nie jesteś w miejscu, gdzie ty podnosisz, zachęcasz, motywujesz, leczysz swoim językiem tych, którzy upadają, pamiętaj. Pan powiedział, jeżeli jesteś pyszny i mówisz, że stoisz, to uważaj, żebyś nie upadł. Bo pycha kroczy przed upadkiem. Jeżeli jesteś pyszny, jeżeli nie okazujesz miłosierdzia, jesteś butny, jesteś tym, który obmawia, upadek jest bliski. Gwarantuję ci, upadek twój jest bliski. Pan przez miłosierdzie swoje, przez swoją dobroć i swoją łaskawość pozwoli ci upaść, żebyś poczuł się jak ci, których gardzisz. Którymi gardzisz. Myślisz, że mówię bzdury i kłamie? Uśmiecham się. Przekonasz się, bo Pan nie ma względu na osobę. Pan nie ma względu na osobę. Jeżeli gardzisz bliźnim, to chodzisz w pysze, a pycha kroczy przed upadkiem. Pan cię doświadczy. Jeżeli taki jesteś, jeżeli taka jesteś, pokutuj. Pokutuj, jeżeli masz coś przeciwko swojemu bliźniemu, swojemu bratu, swojej siostrze, pokutuj, przyjdź do niego i powiedz: bracie, siostro, przepraszam cię, źle o tobie myślałem, a chcę to zmienić. Jesteś umiłowaną i umiłowanym w Chrystusie Jezusie, bratem. Przepraszam cię, że powiedziałem coś negatywnego na twój temat. Przepraszam cię, że nie pilnowałem, spilnowałem swojego jęzora i powiedziałem coś, czego nie powinienem powiedzieć. Wybacz mi. Kocham cię miłością Chrystusową, która przebacza. On mi przebaczył, więc ja i tobie przebaczam. I wtedy przyjdzie do ciebie uzdrowienie, przyjdzie do ciebie uwolnienie, przyjdzie do ciebie błogosławieństwo. Spłynie na ciebie błogosławieństwo, kiedy to zrobisz. Wtedy uzdrowisz społeczność, uzdrowisz Kościół. I wtedy Chrystus będzie pomiędzy wami, bo ta miłość, która jest w Chrystusie Jezusie, ona łączy nas. Ona nas podnosi, ona nas buduje, a nie niszczy. Tam, gdzie jest zniszczenie, tam nie ma miłości. Jeśli ty mówisz, że kochasz Boga, jeżeli ty myślisz, że ty się modlisz gdzieś tam i jesteś, nie wiem, jakiś święty, bo ty się modlisz, bo ty przychodzisz na modlitwę, bo ty łożysz na Kościół finanse, a za rogiem gadasz na brata. Słuchaj, te twoje ofiary to jest jak szmata zbrukana krwią. Bóg tego nie chce, Bóg się brzydzi twoimi ofiarami. Jeśli w tobie nie ma miłości do bliźniego, to jest obrzydzenie dla Boga. Zostaw te ofiary, pójdź się pojednać z bratem, pojednać się ze swoją siostrą i wtedy dopiero się módl do Boga. Wtedy dopiero przynosi jakiekolwiek ofiary. Zanim nie pojednasz się z braćmi, to nie przynosi żadnej ofiary, bo Bóg tego nie przyjmie. Po prostu brzydzi się tym. Więc pojednanie. Miłość jest tak, tą, która uzdrawia, która buduje, która zachęca, która podnosi. Nie gardzi. Nie gardź bratem czy siostrą. Bądź tym, który wyciągnie rękę. Bądź tym, który obejmie. Kiedy widzisz ten najsłabszy członek ciała, kiedy widzisz ten zraniony członek ciała, to co ciało robi, co ręka robi, jeżeli ta ręka jest skaleczona, to co ta ręka robi? Robi wszystko, żeby zasłonić to skaleczenie, żeby przykleić plaster, żeby tylko nie było krwawienia. Jeżeli noga się zrani, to obie ręce działają, żeby tą nogę okryć, zabandażować, żeby nałożyć jakiś krem czy coś. Całe ciało skupia się na tym słabym członku, który jest uszkodzony, żeby było uzdrowienie w całym ciele. Ale my robimy odwrotnie. Ręka jest skaleczona, to my jeszcze tam kał wkładamy, żeby było jakieś zanieczyszczenie, żeby jakaś infekcja była. Infekcja jest, to jeszcze bardziej paplamy, to żeby jeszcze była większa infekcja. Bo tak jest. Obudźmy się. Albo należymy do Chrystusa, albo nie należymy do Chrystusa. Albo jesteśmy wierzącymi, albo zaparliśmy się wiary. Albo znamy Chrystusa, albo Go nie znamy. Przecież to Chrystus nam nakazał, że mamy być tak jak On. On jest naszym mistrzem. I On nas prowadzi. Czy my podążamy za swoim mistrzem, miłując bliźnich? Bo jeżeli my nie miłujemy, jeżeli w nas nie ma miłości, my jesteśmy pożałowania godni. Koniec, po prostu. Koniec. Błogosławię cię w imieniu Jezusa Chrystusa i myślę,
I mam nadzieję, że ten filmik cię zmotywował, że dzisiaj podejmiesz decyzję, że się pojednasz z bratem, pojednasz się z siostrą i przyjdzie błogosławieństwo i uzdrowienie do twojej rodziny, do twojego związku, do twojego życia. Jeśli to zrobisz, bo ty możesz się modlić, ale twoje modlitwy nie będą wysłuchane, jeśli chodzisz w pogardzie względem braci swoich i sióstr. Błogosławię cię w imieniu Jezusa Chrystusa. Jeżeli ten film cię dotknął, to Pan chciał cię dotknąć. Bo ja nie dam ci nic, czego sam wcześniej od Pana nie otrzymałem. Dzisiaj to od Pana otrzymałem. To poselstwo, które dałem, dzisiaj otrzymałem od Pana, żeby się z Tobą podzielić. Chwała Jezusowi.